TorChain zhakowany, Bondly Finance zhakowane, a tymczasem PayPal zwiększa limity dla swoich klientów, a Australia chce zalegalizować DAO tego i wiele innych informacji dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Grip do przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do was z wiadomościami, jakie pojawiły się w ostatnim czasie na rynku. I są to dosyć ciekawe informacje. Nie wszystkie, oczywiście, są pozytywne, tak jak zawsze, ale na pewno jest o czym opowiadać. Zobaczmy, jak dzisiaj wygląda sytuacja na rynku. Bitcoin kosztuje 31 229 221 dolarów i jest na ponad 2% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. I praktycznie cały rynek jest na czerwono. Chyba wkradł się jakiś zbieg okoliczności, że podczas nagrywania filmów dla Was za każdym razem widzę rynek na czerwono. No ale tak już teraz jest i jest to na pewno dobry moment do kupna, ponieważ pamiętajcie, że kupujemy wtedy kiedy jest czerwono, a sprzedajemy wtedy kiedy jest zielono. I zobaczmy na coinmarketcap.com jak to wyglądało w ciągu ostatnich 7 dni i praktycznie wszystkie projekty są na czerwono, są dosyć duże spadki po 25%, po 15%, po 20%. Ja teraz odkupuję trochę projektów. Poczekam na wzrosty w okolicy 15-20% i będę to sprzedawał sukcesywnie, realizując zyski i akumulując stablecoiny. No, mamy tu jakąś perełkę, która w ciągu ostatnich 7 dni urosła 82%, i jest to token AXS, ale nie o tym mowa. Bardziej porozmawiamy dzisiaj o projektach, które poleciały w dół i o giełdach, które mają. Coraz większe problemy, ale o tym powiem trochę później. Zobaczmy, jak wygląda dominacja Bitcoina. Dzisiaj Bitcoin dominuje w 46%. Jak sobie przybliżymy wykres dominacji, to możemy zobaczyć, że mamy taki lekki trend wzrostowy, trochę na dół i bardziej do góry, i ta dominacja z powrotem rośnie. Jak i również na tym wykresie możemy zobaczyć, że ETH w ostatnim czasie bardzo dużo zyskało na dominacji, i z jakichś 12,5% urosło prawie na 18% dominacji ETH. O ETH też dzisiaj Wam trochę opowiem, także zostańcie ze mną dłużej. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj: odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcję, jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Na samym początku zaczniemy od... Dobrej informacji, a mianowicie od hashrate bitcoina, który zaczął rosnąć w ostatnim czasie. Hashrate bitcoina wzrósł do 120 exahashów na sekundę po raz pierwszy od czasu spadku w zeszłym miesiącu i teraz odnotowuje trend wzrostowy w ciągu ostatnich trzech tygodni. Sugeruje to oczywiście, że znaczna ilość hash rate z Chin została przeniesiona lub w inny sposób ponownie włączona w dość krótkim czasie. Niektórzy z nich pozyskali fundusze na relokację w notowanym na giełdzie bitminingu, który niedawno zakończył zbiórkę funduszy o wartości 50 milionów dolarów poprzez emisję akcji, aby wyprowadzić się z Chin. Z drugiej strony władze chińskie kontynuują wydalanie, a prowincja Anhui jako ostatnia poprosiła górników o odejście. Jednak sieć Bitcoina nie odnotowała prawie żadnych zakłóceń podczas tego eksodusu z trudnością dostosowania się do niższego hashrate. Coś co sprawiło że wydobycie Bitcoinów stało się bardziej opłacalne a tym samym jego hashrate z powrotem rośnie. Na tym wykresie widzimy właśnie jak te duże spadki były spowodowane oczywiście wyłączeniem koparek w Chinach ale w ciągu ostatnich trzech tygodni widzimy bardzo ładny wzrost. Jest to ponad dwukrotny wzrost rateu Bitcoina. Jest to dobra wiadomość, ponieważ pokazuje, że górnicy wracają na rynek. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że liczba węzłów w sieci Bitcoin ustanawia nowy rekord. Liczba osiągalnych węzłów w sieci Bitcoin po raz pierwszy przekroczyła 13 tysięcy. Jak wcześniej informował Cointelegraph, poprzedni rekord wszechczasów wyniósł 11 613 osiągniętych w styczniu. Według danych z pulpitu statystyk sieci Bitcoin Bitnodes ten kamień milowy został osiągnięty 5 lipca, kiedy liczba osiągalnych węzłów osiągnęła 13374. Wczoraj dane z Bitnodes określiły aktualną liczbę węzłów w sieci na około 12 835. Coindance, kolejna strona śledząca, również ma liczbę węzłów Bitcoina na nowym rekordowym poziomie 12 825. Węzły obsługujące oprogramowanie Bitcoin Core stanowią 98, prawie 99% tej liczby, a pozostałe są rozproszone po mniej popularnych implementacjach, takich jak Bitcore i Bitcoin Nodes. Dane Bitnodes pokazują również, że prawie połowa liczby węzłów w sieci działa na TOR. W styczniu tylko około 1,4 wszystkich osiągalnych węzłów działała na ukrytej sieci TOR. Uruchamianie klienta takiego jak Bitcoin Core za pomocą Tora zapewnia dodatkową warstwę prywatności, ponieważ adresy IP łączących się węzłów są zaciemnione. Wzrost liczby węzłów sieci jest również podobny do ekspansji, która ma miejsce obecnie na, w ekosystemie Lightning Network, gdzie pojemność wzrosła o ponad 70% w mniej niż 6 miesięcy. Wcześniej, w lipcu, pojemność publicznej sieci Lightning Network przekroczyła 1800 bitcoinów. Po dodaniu 100 bitcoinów w niecały tydzień, dane z narzędzia do śledzenia statystyk Lightning Network, Bitcoin Visual, określają liczbę węzłów na ponad 12 800, co również jest największą wartością w historii. Jeżeli chodzi o bitcoina, to mamy tu bardzo dobre wiadomości. Hashtag rośnie, górnicy wracają, węzłów jest coraz więcej, a Lightning Network wzrosła o 70%. Pojemność tej sieci wzrosła o 70%. Bardzo dobra wiadomość. Niestety nie same dobre wiadomości przyszły ostatnimi dniami i jak możemy przeczytać na decrypt.co torchain zhakowany. Cena run natywnego tokena protokołu płynności zdecentrali zdecentralizowanych finansów DeFi torchain spadła dzisiaj o około 15% po wczorajszym ataku, w którym hakerzy wyssali 2,500 ETH. Jest to równowartość około. 4,8 miliona dolarów po obecnych cenach i wysali to z puli płynności platformy. Wczoraj Torchain musiał wstrzymać sieć po tym, jak został schakowany przez hakera lub grupę hakerów, co spowodowało utratę kryptowalut o wartości właśnie około 5 milionów dolarów. Początkowo programiści Torchain stwierdzili, że z Kradziono łącznie 13 tysięcy ETH, wkrótce jednak zmniejszyli swoje szacunki najpierw do 4 tysięcy, a następnie do 2,5 tysiąca w najnowszej aktualizacji. Co ciekawe, deweloperzy TorChain stwierdzili również, że niektórzy członkowie sieci mogli nawet skorzystać na ataku hakerskim. No ja niestety nie skorzystałem. Zespół wyjaśnił dalej, że skarbiec Torchain jest prawdopodobnie jedynym podmiotem, który poniesie ciężar po ataku, ponieważ jego fundusze zostaną wykorzystane do przekazania aktywów cyfrowych o wartości około 5 milionów dolarów dostawcom płynności ETH. Ale jak się okazało, nie tylko Torchain borykał się z problemami wczoraj. No i kolejna luka w DeFi zagrożone finansowanie bondli. W dniu wczorajszym wykorzystano jeszcze inny protokół DeFi. Tym razem była to popularna. Bondly Finance. Cena Bondly to już 60% na minusie. Wydaje się, że dziedzina zdecentralizowanych finansów nadal jest celem hakerów. Gdyż wykorzystano kolejny, tym razem dość popularny projekt, a na swoim Twitterze napisali: Niestety zostaliśmy skompromitowani przez nieznaną stronę. Chcielibyśmy poświęcić ten czas, aby doradzić, aby przestać handlować tokenami Bondly. Zapewniamy, że już podjęliśmy działania i będziemy działać jak zwykle jak najszybciej, bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej aktualizacji. A później, oczywiście, jeszcze napisali, że wszystkim poszkodowanym oddadzą ich środki. Miejcie na uwadze, że dwa projekty DeFi zostały schakowane praktycznie w jeden dzień. Jeżeli posiadacie jakiekolwiek inne projekty, to zastanówcie się, czy też nie zostaną zaraz schakowane. Ale oczywiście nie ma co sprzedawać teraz, wszystko jest na dużych minusach i tak by było to sprzedane z dużą stratą. Ale trzeba mieć na uwadze, że zdecentralizowane finanse DeFi są teraz na oku hakerów. I przypuszczam, że nie był to ostatni atak. A z kolei w Wielkiej Brytanii jest trochę inny atak, i brytyjscy regulatorzy finansowi ogłosili wojenną skrzynię marketingu cyfrowego o wartości 11 milionów funtów, aby ostrzec ludzi o nie niebezpieczeństwach związanych z inwestycjami kryptograficznymi. Wielka Brytania już od kilku dni czy nawet tygodni walczy z rynkiem kryptowalut. Wszystkie praktycznie banki zbanowały. Giełdy Binance nie pozwalają na wysyłanie ani odbieranie środków z giełdy Binance. Zresztą o tej giełdzie też sobie później porozmawiamy. A teraz skupmy się na tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. I według Rati, ryzyko związane z inwestycjami w kryptowaluty jest surowe. A szef FCA powtarza popularny refren agencji, że ludzie powinni być przygotowani na utratę wszystkich pieniędzy, jeśli inwestują w kryptowaluty. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy widzieliście, ale w Polsce też mieliśmy takie akcje, które wypuszczał KNF. Nie były to akcje za 11 milionów funtów, bo KNF oczywiście nie ma takich pieniędzy, z czego by sobie wypłacali premie i tak dalej. Ale mieliśmy taki filmik, który pokazuje, czym nie są kryptowaluty. Możecie sobie puścić, oglądnąć. Który ostrzega oczywiście przed kryptowalutami, a taki sławniejszy filmik to. A ty kim będziesz kiedy bańka pęknie? Ten filmik wszyscy, którzy siedzą na rynku dłużej niż dwa lata na pewno kojarzą i oczywiście też przestrzega on przed kryptowalutami. Nie wiem na ile to pomogło, jeżeli ktoś ma inwestować w kryptowaluty to nie będzie sugerował się takim filmikiem. Szkoda tylko, że jak było Ambergold czy Ofe nie nagrywali takich filmików, żeby przestrzec ludzi, że mogą stracić swoje środki. Ja na razie nie straciłem, ale jak możemy przeczytać na YouTube, Huobi traci 64% przychodów i 500 milionów rezerw USDT z powodu presji regulacyjnej. Ostatnio Chiny wzmocniły środki regulacyjne przeciwko górnikom kryptowalut i giełdom kryptowalut. Firmy wydobywcze zostały zmuszone do przeniesienia się do bardziej przyjaznych krajów, takich jak Kanada, USA i Kazachstan. Według tweeta udostępnionego przez dziennikarza, największa platforma handlu Kryptowalutami w Chinach straciła w czerwcu 64% swoich przywodu, przychodów ze swoich regularnych operacji. Poza tym od kwietnia giełda straciła aż 500 milionów monet z rezerwy USD, USDT. Było to oczywiście wynikiem presji regulacyjnej ze strony chińskich władz, zgodnie z tweetem, który wstawił pan Colin Wu. Rządy tak ostrzegają i tak regulują, że na razie dzięki właśnie tym regulacjom ludzie tracą, a nie dzięki temu, że inwestują w kryptowaluty. I tak jak mówiłem, przejdźmy teraz do Binance, i z kolei włoskie organy regulacyjne mówią, że Binance nie ma uprawnień do działania. Giełda kryptowalut Binance została poinformowana przez Komisione Nazionale per la Società elaborsa, że nie jest upoważniona do prowadzenia działalności we Włoszech. Grupa nadzorcza ogłosiła, że Binance Group nie może świadczyć usług inwestycyjnych ani prowadzić działalności we Włoszech. Obejmuje, obejmuje to oczywiście Binance.com, główną stronę globalnej giełdy. Ostrzeżenie ze strony tej właśnie instytucji miało na celu poinformowanie opinii publicznej o problemach związanych ze statusem Binance we Włoszech, a także zasugerowało, aby ludzie zastanowili się dwa razy, zanim zwiążą się z nieautoryzowanymi usługami, takimi jak Binance. Co ciekawe, Włosi nie zabronili oficjalnie korzystania z Binance, tylko ludziom doradzają, żeby z Binance nie korzystali. To jest bardzo ciekawe. Wychodzi na to, że nie mają konkretnych dowodów, nie mają konkretnych powodów ani regulacji na to, żeby po prostu zbanować Binance u siebie w kraju. Ale te regulacje i problemy Binance nie wszystkim przeszkadzają. Visa i Mastercard potwierdzają współpracę z Binance pomimo obaw regulacyjnych. Dostawcy usług płatniczych Visa i Mastercard nadal współpracują z Binance, mimo że giełda kryptowalut stoi w obliczu zwiększonej kontroli regulacyjnej. Obie firmy potwierdziły obawy regulacyjne dotyczące giełdy, ale uważają, że monitorują sytuację. Zarówno Visa, jak i Mastercard poinformowały Financial Times. Według Visa nadal prowadzi dialog z Binance, podczas gdy Mastercard zauważył, że zależy mu na tym, jak giełda zareaguje na sytuację regulacyjną? Firmy nie powstrzymują użytkowników przed finansowaniem ich kont Binance za pomocą kart. A jak już mówimy o kartach Visa, to warto wspomnieć, że Visa uruchomi pierwszą kartę powiązaną z bitcoinem w Australii. CryptoSpend umożliwia dokonywanie płatności w kilku kryptowalutach na dowolne konto w australijskim systemie bankowym i odbiorca otrzymuje równoważną kwotę w walucie fiducjarnej. Nowa karta będzie znana jako karta z zerowym saldem, ponieważ saldo w dolarach australijskich będzie zmienne i będzie czerpać prosto z, wa z wartości Bitcoina w portfelu, aby płacić sprzedawcom Fiat. Karta dostępna we wrześniu zostanie wydana przez australijską firmę Novati, a Visa mają ogłosić jeszcze w tym tygodniu. Oczywiście instytucje takie jak Visa czy Mastercard widzą pieniądz w tym, żeby jeszcze bardziej angażować się w kryptowaluty. Tylko pojawia się pytanie takie jak od zawsze się pojawiało, czy ludzie będą chcieli kryptowalutami płacić za towary i usługi w sklepie na mieście czy gdziekolwiek indziej, skoro zmienność kryptowalut jest aż taka duża. A teraz przejdźmy do ETH i wieloryby akumulują monety ETH. Ether stracił prawie 60% swojej wartości od czasu szczytu w maju, jednak skala odwrócenia wartości drugiej co do wielkości kryptowaluty zdecydowanie wzbudziła większe zainteresowanie i wsparcie ze strony posiadaczy kryptowalut na rynku. ETH ostatnio stracił wsparcie na poziomie 2000 dolarów i spadł do 1844, po czym nieco się poprawił. Jednak dla traderów na rynku był to dobry punkt wejścia, a późniejsza presja zakupowa. Pchnęła wartość do 1959. Według Sentiment, 10 największych adresów ETH lub tzw. wielorybów posiada teraz prawie 20% 20,5% całkowitej podaży ETH. Nigdy wcześniej w historii ETH te wieloryby nie miały tak wysokiego procentu podaży. Ostatni raz, gdy wieloryby utrzymywały tak duży odsetek, miało to miejsce w maju 2017 roku i wynosiło to równo 20,54%. Co oznacza to, że oni trzymają aż tak dużo? Cóż, wskazuje to na to, że naj najwięksi posiadacze nadal trzymają i dodają do swojej torby etery, pomimo ogromnego spadku wartości. Może to być oznaką dna ceny w jednej z największych kryptowalut na rynku i może zwiększyć zaufanie traderów, którzy spodziewają się odwrócenia ceny. W rzeczywistości wartość podaży ETH na giełdach również spadła do najniższego poziomu od listopada 2018 roku po raz pierwszy od 31 miesięcy spadła poniżej 18%, co również podkreśla mniejsze ryzyko dużej wyprzedaży w przyszłości. To powinno mówić samo za siebie, nic tylko kupować ETH pomoże mieć bardzo szybko odwrócony trend, co też pokazuje jego dominacja. A teraz świetna wiadomość od PayPala. A mianowicie PayPal zwiększa limity zakupu kryptowalut do 100 tysięcy dolarów. Firma PayPal, świadcząca usługi płatnicze, pozwala teraz użytkownikom z USA na zakup do 100 tysięcy dolarów w kryptowalutach tygodniowo. W czwartkowym ogłoszeniu PayPal poinformował, że zwiększył limity zakupów kryptowalut dla niektórych klientów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych z 20 tysięcy do 100 tysięcy dolarów tygodniowo. Firma powiedziała, że ruch miał na celu zapewnienie użytkownikom większego wyboru i elastyczności w zakupie kryptowaluty. Tak jak zawsze na początku robią to w Stanach Zjednoczonych, jakiś miesiąc, dwa miesiące później będzie to na całym świecie. Od inwestorów instytucjonalnych również płyną dobre wiadomości. Michael Sailor mówi, że nie jest zmuszony do sprzedaży bitcoinów MicroStrategy bez względu na wszystko. Minął już prawie rok, odkąd człowiek, który założył i prowadzi MicroStrategy, ogłosił pierwszy ogromny zakup BTC o wartości ponad 200 milionów dolarów. W ciągu następnych 11 miesięcy, notowany na Nasdaq gigant wywiadu gospodarczego wciąż kupował, posiadając już ponad 100 tysięcy BTC, a Silor stał się znany jako jeden z najbardziej znanych byków bitcoinowych. W niedawnym wywiadzie z Natalii Brunel. Dyrektor mówił o potencjalnych konsekwencjach dla niego i jego firmy, jeśli BTC nie utrzyma swojej ceny powyżej pewnego progu cenowego lub jeśli cena spadnie poniżej średniego punktu wejścia Microstrategy. Jednak Sailor dobitnie powiedział, że nie będzie zmuszany do sprzedaży, nawet jeśli taki scenariusz się spełni. Wręcz przeciwnie, widzi krzywą adopcji kryptowaluty jako część naturalnego obrotu wydarzeń i porównuje Bitcoin do ognia i elastyczności. I na koniec australijska branża finansów cyfrowych chce legalnie uznawać DAO. Specjaliści i prawnicy zajmujący się finansami zdecentralizowanymi, DeFi, rozpoczynają inicjatywę stworzenia nowego typu podmiotu prawnego w Australii, reprezentującego zdecentralizowane organizacje autonomiczne DAO. Krajowe Stowarzyszenie Digital Law Association i globalna firma prawnicza Herbert Smith Free Hills. Lobbują w australijskiej komisji senackiej, aby formalnie uznała nowe zdecentralizowane modele ładu korporacyjnego. Te nowe modele DAO zastąpiłyby zarząd społecznością internetową, podał w czwartek Australian Financial Review. Inicjatywa ma na celu w szczególności umożliwienie gubernatorom projektów DAO Limited zawieranie umów z innymi podmiotami prawnymi. Za pośrednictwem narzędzi DeFi, wdrażając technologię blockchain w celu usunięcia tradycyjnych pośredników, takich jak banki i giełdy. Status ograniczonej odpowiedzialności uniemożliwi również australijskim członkom DAO odpowiedzialności za straty, za straty poniesione w wyniku decyzji podjętych przez członka społeczności. Według prawników, legalizacja DAO w Australii może zwiększyć atrakcyjność tego kraju. Dla globalnych firm zajmujących się aktywami cyfrowymi, ponieważ grupy lokalnych przedsiębiorców DeFi podobno przenoszą się za granicę do takich jurysdykcji jak Singapur i Niemcy. Bardzo dobra, choć nie wiem czy dojdzie to do skutku, informacja z Australii, ale wydaje mi się, że jak oficjalnie będą mówić, że chcą to zrobić w celu usunięcia tradycyjnych pośredników takich jak banki i giełdy, to może im to nie wyjść. Jednak bardzo dobrze, że Australia idzie w stronę. Bitcoina w stronę DAO oraz w stronę blockchain, bo jest to na pewno przyszłość. Jeżeli macie jakieś pytania, na które mógłbym wam odpowiedzieć, jeżeli macie jakiś problem, w którym mógłbym wam pomóc, to zapraszam do komentowania pod tym filmem. A jeżeli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. W tym odcinku to będzie wszystko, trzymajcie się, cześć!